Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. A Tobie, Chryste. Słyszymy dzisiaj w psalmie te słowa: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Właściwie one mogłyby być takim mottem do wszystkich tych czytań. Każda z postaci, która dzisiaj przemawiała albo o której dzisiaj słyszeliśmy, gdzieś bardzo pasuje do tych słów: przychodzę pełnić Twoją wolę. Wszystko się zaczyna od Księgi Izajasza i od tego, co słyszymy o słudze Bożym. Bóg pośle kogoś od siebie, swojego człowieka. To będzie jego sługa. Słyszymy w drugim czytaniu o apostołach, którzy pozdrawiają tych, do których zostali posłani jako słudzy Boży. I wreszcie mamy służącego Bogu Jana Chrzciciela, który pokazuje, że idzie większy sługa od niego. Ale wszystko się obraca dookoła tego jakby podstawowego takiego pojęcia służyć i sługi. Służyć i sługi, czyli pełnić wolę Bożą. Chciałem was zapytać, bo wielokrotnie każdy z nas słyszał o sługach Bożych, o służeniu Panu Bogu, o pełnieniu woli Bożej i tak dalej. Jeżeli słyszysz takie słowa, że Bóg chciałby, żebyś był Jego sługą, to szczerze sobie spróbujcie odpowiedzieć. Nie będę prosił, żebyście kiwali głowami, kręcili cokolwiek. Czy tobie się to podoba? Czy taka perspektywa, że chcę, Boże, pełnić Twoją wolę jako Twój sługa, czy tobie się to podoba? Czy to jest dobry sposób na życie według ciebie? Jeżeli jesteś dorosły, jeżeli masz swoje dzieci, czy chciałbyś przekazać coś takiego swoim dzieciom, że dobrym sposobem na życie jest służyć Bogu? Nie wiem, ja kiedy, nie wiem, co wy sobie odpowiadacie. Kiedy ja przypominam sobie spośród moich współbraci zakonnych, tych, których mógłbym nazwać sługami Bożymi, że ja w nich widziałem to. Ja widziałem, że oni są sługami Bożymi. Sobie zrobiłem taki mały spis. Nie każdy tam się dostał z moich współbraci, no ale troszkę nazwisk jednak jest, co mojego tam nie ma, żeby było jasne. W każdym razie na pierwszym miejscu są nasi bracia zakonni. Oni chyba w największej takiej grupie procentowo tam się dostali. Brat Sopkowiak w Gdyni z nowicjatu, człowiek, który tak doglądał tam to wszystko, ogród gdzieś tam sprzątał. Z rana czasem, jak bardzo wcześnie wstawaliśmy, to widzieliśmy, jak on piąta rano leży krzyżem pod tabernakulum, potem się podnosił, chodził tam, pracował cały czas, różne rzeczy robił, mnóstwo żartów cały czas robił.
Dla mnie osobiście brat Waldek Strzyżewski w Świętej Lipce, organista, który co godzinę musiał grać koncert i spokojnie sobie to robił. Ciężko mu było, nie miał po wojnie kilku palców, ale był znakomitym organistą. Tutaj brat Franczak, którego ogród był niedaleko za tym kościołem. Słudzy Boży. Również na tej liście znalazłoby się nazwisko Jurka Świerkowskiego. Człowieka, który już, ktoś by powiedział, już to właściwie było po jego takim aktywnym życiu, ale on se wymyślił, jak to Jurek, który nie umiał normalnie na tyłku siedzieć, tylko cały czas go nosiło, że on się nagle teraz zaangażuje w harcerstwo. I mimo, że o kuli, czy nawet tam na wózku inwalidzkim go nosili, on cały czas miał to poczucie, jest robota do zrobienia. Ja nie mogę usiąść w miejscu. Pan Bóg cały czas mi daje pewne zadanie. I myślę, że to jest pierwsza taka charakterystyczna cecha sługi Bożego. Czy to będzie człowiek w rodzinie, czy to będzie człowiek w zakonie, czy to będzie człowiek samotny, czy ktokolwiek. Sługa Boży to jest ktoś taki, kto dobrze wie, jakie zadania ma do wykonania. To jest ktoś taki, kto czuje, że on nie tylko musi, że to jest jego obowiązek, że no nie ma wyjścia, nie da rady nie wstać, nie pójść do pracy albo na studiach w ogóle nic nie robić. Ale to nie jest ktoś, kto ma narzucone jakieś zadanie, tylko to są zadania, które on chciałby wykonać. I to jest kolejne pytanie do was. Czy wy macie w życiu zadania, które nie to, że musicie, ale chcielibyście wykonać? Czy moglibyście sobie spisać kilka takich rzeczy, które naprawdę dla Pana Boga, dla innych ludzi nie musicie, ale chcielibyście to zrobić? Nieważne, czy macie 12, czy 25, czy 60 lat. Każdy z nas, jeżeli przyjdzie do Pana Boga i powie, przychodzę pełnić Twoją wolę, zechciej mi wskazać, co ważnego jest do zrobienia. Prędzej czy później usłyszy dla siebie takie zadania. To nastawienie na wypełnienie pewnych zadań od Pana Boga. To jest pierwsza cecha człowieka, który mógłby, może nie siebie nazwać sługą Bożym, ale mógłby być nazwanym sługą Bożym. I to niektórym z was może już się podobać, pewien taki konkret w tym wszystkim, ale powiem wam o drugiej cesze sługi Bożego, która mi osobiście bardzo się podoba. Obok zadań sługa Boży to jest człowiek, dla którego jego własne ego nie jest ciężarem. To jest, i znowu wspominam i Jurka, i wspominam moich współbraci zakonnych, nie tylko braci i ojców, świętej pamięci ojca Jacka Bolewskiego, tutaj jednego z naszych profesorów, wielu moich współbraci również żyjących. Ludzi, którzy nie żyją cały czas taką wizją, jaki ja powinienem być. Dobrze usłyszeliście, nie przejęzyczyłem się. Człowiek, dla którego jego ego nie jest ciężarem, nie żyje takim wyobrażaniem sobie, jaki to ja powinienem być. Taki człowiek, który cały czas wyobraża sobie, jaki ja powinienem być i jaki ja nie jestem, żyje w świecie najczęściej nierealistycznych oczekiwań wobec siebie. Z tym wyobrażaniem sobie najlepszej wersji samego siebie, z tym wyobrażaniem sobie, i to często nam się wciska, że my powinniśmy sobie wyobrażać najlepszą wersję samego siebie, ale z tym wiąże się lęk, że ja nie będę najlepszą wersją samego siebie, że mi się to nie uda. To jest, wiecie, jak orzeł i reszka. Jak zrobimy wielkiego orła, to nie da rady zrobić małej reszki. Jak sobie wyobrażamy fantastyczną, najlepszą wersję samego siebie, nie da się, żeby z drugiej strony nie pojawił się ogromny lęk, czy mi to wyjdzie, czy mi to może nie wyjdzie. Sługa Boży to jest taka osoba, która z jednej strony mówi sobie, wiem, co mam do zrobienia, z drugiej strony
nawet nie mówię sobie, wie po prostu, nie muszę być we wszystkim doskonały. Nie musi mi to wszystko wyjść nie wiadomo jak. Nie będę się nie wiadomo jak spinał. Czasem coś mi może nie wyjść. Sługa Boży dzięki temu jest człowiekiem, który cały czas starając, pracując, cały czas nie marnując czasu, nie wiem, na oglądanie szóstego sezonu jakiegoś tam serialu, dokończenia gry komputerowej, robienia różnych rzeczy, które nie pchają tak naprawdę niczego do przodu. Sługa Boży jest człowiekiem, który z jednej strony wie, co ma do zrobienia, ale z drugiej strony w tym, co robi, dochodzi do czegoś, co my nazwalibyśmy kontemplacją. Ładna taka piosenka, stara, kiedyś pisali takie piosenki, które się nazywają poezja śpiewana. Być może niektórzy z was znają. W jednej z takich piosenek padają takie słowa: śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd. Drogę, co przed nim bez końca szła, znał jak pięć palców, jak szeląg zły. Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd. Człowiek, który jest sługą Bożym, odnajduje pokój serca, pogodę ducha i piękno w tych zwykłych rzeczach, które go otaczają, nie martwiąc się tym, że nie uda mu się wszystkiego dokonać, że nigdy tak naprawdę nie będzie najlepszą wersją samego siebie. Właśnie w taki sposób staje się tą najlepszą wersją samego siebie. I chciałbym zaproponować wam takie tylko małe ćwiczenie, które może nas w jakiś sposób kierować do tego, żebyśmy się stali sługami Bożymi. Dzisiaj wieczorem albo jutro rano spróbujcie zaplanować sobie dzień, poniedziałek, dzień, w którym będziecie służyć Panu Bogu. Spróbujcie zacząć od tego, że zaplanujecie sobie, kiedy się pomodlicie. Kiedy znajdziecie czas na modlitwę? Nie planujcie najpierw pracy, broń Boże. Potem pomyślcie sobie, znajdźcie, zaplanujcie, wpiszcie to gdzieś. Czas, kiedy odpoczniecie. To jest bardzo ważne. Jeżeli sługa Boży nie szanuje tego, że jest człowiekiem i musi zjeść, odpoczywać, spać, to jest żadnym sługą. I po trzecie, napiszcie sobie, jakimi rzeczami chcielibyście się tego dnia zajmować. Nie co zrobicie, nie checklist, nic takiego, ale czym byście się chcieli zajmować w tym czasie, który przeznaczacie na pracę. Spróbujcie przeżyć taki jeden dzień i pamiętajcie, nie jesteśmy sługami od tego, żeby przeżyć i zrealizować plany idealnie. Jesteśmy od tego, żeby przychodzić do Boga i starać się pełnić Jego wolę. Amen.